Witam Państwa bardzo serdecznie w naszym teleturnieju, wielkim teście wiedzy o wszystkim. Na początek kawał. Otóż był pewien facet, który no, uwielbiał elektroniczne gadżety, kochał iPhony, tablety, laptopy. To właśnie jeden z tych, którzy stoją w nocy przed sklepem, żeby kupić nowy model iPhone'a. Nocuje tam, w końcu ma, kupił ten nowy model, cieszy się nim jak dziecko, gra cały dzień, przewraca te wszystkie ikony, ściąga aplikacje, no cieszy się jak wariat, ale trudno, trzeba było w końcu pójść do pracy, więc wsadził ten telefon do kieszeni, wsiadł do samochodu, usiadł, nagle coś z tyłu chrupnęło. On zastygł. I w końcu mówi sam do siebie: Boże, spraw, żeby to był kręgosłup. Chodźcie, kochani. Dzisiaj wielki finał wiedzy, testu wiedzy o wszystkim, a skoro wielki finał, to w naszym teście... Nie mówi się teście, tylko teściowie. To w naszym teściowie... Witam finalistów. Jest z nami Magda oraz Mikołaj. Magda przyjechała do nas skąd? Sprotawa! Proszę? Sprotawa! Nie, ale nie pytam jaka jesteś, tylko skąd przyjechałaś? Ze Sprotawy. A ta, dalej swoje. I Mikołaj. Mikołaj przyjechał do nas skąd? Z targów. Ty nie chodziłeś na Samarytanki do podstawówki na targówku? Tak. Jaszczuk! Gdybak! Jaszczuk! Gdybak! Kurde, pamiętasz, w czwartej klasie, żeś do nas doszedł? Tak. Dziewczynę ci poderwałem wtedy na dyskotece, ale żeś się sfrajerzył wtedy. Jezu, ty głupaku. Kurde, no Jaszczuk! Tak, w czwartej klasie, żeś do nas doszedł, pamiętasz? Kolega, w czwartej klasie, byliśmy w czwartej klasie. I ty żeś doszedł? Tak. Potem ja byłem w piątej, ty w czwartej, a w szóstej, ty w czwartej. W siódmej, w ósmej, ty czwartej. Co się potem z tobą działo? Z czwartej klasy mnie wzięli do wojska. No i kurde, jas. No, gdybak. Dobrze. Pobawiliśmy, znaczy powspominaliśmy. Teraz się pobawimy. Zaczynamy. Na początek kategoria, jak wiesz, to odpowiedz. Magda, pytanie do ciebie brzmi. Ma to z przodu słoń. Trąba. Trąba. Wspaniale, znakomicie. I punkt dla Magdy i Mikołaj. Jak się nazywa encyklika papieska z 1985 roku? Może być po łacinie, nie musi. Nie wiem. Skąd normalny człowiek ma takie rzeczy wiedzieć? To było w piątej klasie. No, pierwsze koty za płoty. Przed nami konkurencja o nazwie Guzik. O co tu chodzi? Ja czytam pytanie, a kto pierwszy zna odpowiedź, ten wciska guzik. Jeden z izotopów wodoru? Tak jest. Punkt dla Magdy i następna kategoria. Zaraz, a gdzie jest odpowiedź? Co? Odpowiedź jaka jest? Ale nie trzeba było. Jaka odpowiedź? No jak tamten prototyp odpowiedź nie była wymagana. No trzeba słuchać ze zrozumieniem, nie trzeba było odpowiedzieć. Odpowiedź nie była wymagana, wygrywał ten, kto pierwszy nacisnął guzik, zrobiła to Magda. Teraz kategoria guzik i odpowiedź. O coś tego ci chodziło pewnie? Tak, właśnie tak. Ja czytam pytanie, a kto pierwszy... Rozumiesz wszystko do tej pory? Ja czytam pytanie, jak kto pierwszy zna odpowiedź, ten wciska guzik i co robi? Odpowiada. Tak jest. Dlaczego Batman ma zawsze piątkę z WF-u? Dlaczego? Bo ma zawsze strój. Tak jest, punkt dla Magdy. Następna kategoria. Tak, może zaraz, bo... Może Batman ma strój, ale ja nie mam guzika. No to jest guzik. Jakie jak masz? Tu jest. Jak tu jest guzik. To jest wspólny. Jak wspólny tam będę latał? No tu nie ma nic takiego. No ale ja mam obcasy. Ktoś musi mieć dalej. A ja majtki ciasne, no daj spokój, no. Nie, to musi być powtórzone Jaszczuk, konkurencja z guzikiem, dobra, inaczej Magda, nie potem. Przepraszam cię, głupiemu się ustępuje. No, tak. Zadowolony? Tak. Ale nie aż tak. Proszę Magda. I powtarzamy konkurencję. Kto ma zawsze piątkę z WF-u, bo zawsze ma strój? Kto? Batman, tak jest. Znowu punkt dla Magdy. Guzik mi nie działa. Co? Nie działa mi guzik. Guzik mi nie działa, no. Kurde, najpierw źle, bo nie ma guzika, teraz źle, bo nie działa. Złej baletnicy przeszkadza rąbek u czego? O spódnicy. Tak jest. Punkt dla Magdy.
Następna kategoria to warzywa. Magda, zacznijmy tym razem od ciebie. Długi zielony. Ogórek. Fioletowy do barszczu. Burak. W parze z grochem. Kapusta. Czerwony i... A może coś dla mnie, jak takie łatwe idzie, tak? Dla mnie coś dasz. O dobra, przepraszam, bo tak się... No właśnie. Warzywa. Czerwony i okrągły. Pomidor. Przykro mi, uśmiechnąłeś się. A więc bez punktu, może teraz. Kategoria język polski. Magda. Jaka jest pierwsza litera alfabetu? Wersja A, A, wersja B, B, czy wersja C, C? A. Tak jest. Tylko ta sama kategoria, żeby było ta sama oczywiście, litera. Oczywiście. No. Oczywiście. Tak. Mikołaj. Jaka jest druga litera alfabetu? Wersja B, A, nie, A, wer, e, A, wersja B, C, A, nie, A, B, A, C, B, A, B, A, B, A, B, C, B, A, C, B, A, A, B, C, B, A, 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 B, 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 C, C, wersja A, B, C. Tak. Jaka jest twoja odpowiedź? Normalnie bym wiedział. Można powtórzyć pytanie? Jaka jest twoja odpowiedź? Jest pod koniec alfabetu. Chodziło o by. Chodziło o by. Teraz ręcznościowa kategoria, kategoria alfabet. Proste zasady, kto szybciej powie alfabet. Uwaga, czas, start. A, B, C, D, F, G, H, J, K, L, alfabet. I kolejna kategoria. Chodź, Jasiu, co ty odstawiasz za lipę? Co, za tą dziewczynę się mścisz? Jaką dziewczynę? Że to herbaty się tylko z nią napiłem, przecież proszę, nic nie było, ale co mi to wchodzi? Zazdrosny może... Co? Dobra, ty, jak coś masz do mnie, to powiedz. Proszę bardzo. Powiedz czemu świat twój milczy, cały blady od wzruszeń. I teraz kategoria muzyka. Kto to śpiewał? Michał Wiśniewski to śpiewał. Michał Wiśniewski. Kto to śpiewał? Pan. Ja śpiewałem, tutaj stałem. Ja tu śpiewałem, Jaszczuk. Jaszczuk to śpiewał. Stoję pół metra od ciebie, jak mam ci jeszcze podpowiedzieć? Jak? Sport. Kategoria sport. Magda. Jak nazywał się autor słynnego gestu na Olimpiadzie w Moskwie? A mogę prosić jakąś podpowiedź? Jakaś podpowiedź. Pierwsze litery to koza. Kozakiewicz. Tak jest, brawo. Brawo, Magda, może pamiętasz imię? No i dobrze, nie trzeba wcale. A może pamiętasz dyscyplinę? Skok przez tyczkę. Tak jest. Jak przez tyczkę? Jezus Maria, wielkie halo. Przez tyczkę, przez poprzeczkę, poprzeczką przez tyczkę. Ważne, że skoczy. To skocz, zobaczysz jakaś różnica. Przez ty, teraz tyczkę. No. Mikołaj. Tak. Jak się nazywał triumfator biegu narciarskiego na 15 kilometrów na olimpiadzie w... No właśnie. Patrz, tego nie umiem wymówić, bo... Widzisz? Widzę, a to nie ma znaczenia dużego. Też tak mi się wydaje. No i w sumie to też bez znaczenia, ale w 1980 roku. Jak się nazywał triumfator tego biegu? Może jakaś podpowiedź? Triumfator to inaczej zwycięzca. Ten, który... Pierwszy przekroczył metę, a potem za nim wszyscy. A reszta za nim, tak jest. Tak. Jak się nazywał triumfator tego biegu? Ten to pierwszy przyleciał, tak? Wasberg. Chwileczkę, bo to nie jest pełna odpowiedź, bo Wasbergów jest jak psów. To tak jak u nas Kowalski, ale... imię? Stefan. To jest Stepan. Ale to jest po szwedzku się czyta się Stefan. Nie czyta się pychy, tylko Stefan. Narodowość? Szwed, mówiłem ci. To jest Sztokholmu. O to nie pytałem. A czy mówię? Za Sztokholmu. Mieszka w Sztokholmie? To jest prawy błąd. Szwed. Nie pytałem z jakiego miasta. Z jakiej dzielnicy? Siódlugsgata. Dobra, już się otóż.
Na Johannstrasse mieszka. Zamknij mordę. Na trzeci piętrze mieszka. Przy takiej. Siedzi op! Przy szczepie na. Siedzi po prawej stronie. Jaki mieszka. Czas? Czas. Może się pomylić. Nie może się pomylić właśnie. Jaki czas? 53 minuty, 16 sekund, 17 setnych. Skąd ty to wszystko wiesz? Strzelałem. Drugie imię ojca chrzestnego? Olaf! Lars! Ach! Lars! Ach! Bez punktu. Ty się w ogóle nie interesujesz sportem. A więc 500-0 prowadzi Magda, ale jeszcze, Mikołaj, uważaj, możesz się odkuć. Seria krótkich pytań. Kto to jest? Myli się tylko raz. Saper! Myli się tylko raz, saper! Nie. Brudasy. Brudasy, myli się tylko raz i brudni poszli spać. Myślałem, że saper. Saper się mył. Saper się mył, cicho. Magda, powiedz mi, gdzie mieszkają łosie? Na osiedlu. No, kurwa, na osiedlu mieszkają łosie. No. Uważaj. W samolocie lecą trzy osoby. Rozumiesz do tej tak, pory wszystko? Tak, tak, tak. Nagle wszyscy na raz wyskoczyli. Jak ktoś nie wiesz, to pytam. Dobra, dobra. Marynarz, tak. Dozorca i baba z tobołem. Tak. Pytanie brzmi, kto był pierwszy na ziemi? Marynarz. Dozorca. Baba z tobołem. Wszyscy razem się szczepili. Ludzka kula, wielka burza. Pierwsi na ziemi byli kto? Adam i Ewa. No nie, no. Ale nie lecieli w samolot. Nie, już byli na dole. Już byli na dole i wreszcie finałowa konkurencja to ponownie konkurrencja guzik i odpowiedź. A jak guzik i odpowiedź, jak mi guzik nie działa? Jak nie działa? Normalnie nie działa, no. Słucham. Co słucham? Wcisnąłeś guzik, to znaczy, że znasz odpowiedź, no to ja słucham. Może znam, a jakie jest pytanie? Strzelaj! Goryl! Szympans! Wszystko jasne, wszystko jasne. A jaka była kategoria? To co? Jaka to była kategoria? Wymień dowolną małpę. A więc wygrywa małpa. Proszę, Magda, oczywiście. I czas na nagrody. Nagrody, ale nagrody, ja nagrody. Nie, poczekaj. Druga nagroda to też nie byle co, chociaż zdobyłeś 0 punktów, to jednak zdobywca drugiego miejsca też otrzymuje nagrodę. Naprawdę? Jest to nie byle jaka nagroda. Oto ona. Kluczyki do Mercedesa! Kurde, dzięki! Jaszuk, dziękuję. No nie, na poznajomości. Dziękuję bardzo. Gratulacje, gratulacje. Emocje sięgają zenitu. Teraz nagroda główna. Magda, to dla ciebie. Nagroda główna to również kluczyki do Mercedesa i Mercedes! Chodź go pokazać. Jaszuk!